W dzisiejszym przeglądzie win polskich eksperyment. Muscat we francuskim stylu, ale eksperyment. Na razie nie zdradzam. Zobaczycie wszystko, o ile plan wypali. Chateau Różanka, zakochana w stylu francuskim, podobnie jak my. No i Muscat, którego jeszcze tutaj nie było. Muscat jest ciekawym szczepem. Kojarzy mi się z Doliną Loary, tam jest taki subregion Peinante. I tam były dobre te muskaty. Od wytrawnych do słodkich. Tutaj mamy półsłodkie. Fajna barwa, mocna, żółta, gruszkowa, mógłbym rzec. Tutaj czuć ten eksperyment. Jest to muskat infuzowany ajurwedyjskim motylim groszkiem. Co prawda brzmi to jak jakieś liście magiczne. Nos jest piękny, jest właśnie kwiatowy. Jeżeli tak pachnie ten kwiat, te liście, to no zazdroszczę tam, gdzie rosną. No, piękny zapach. On jest bardzo świeży. To nie są takie kwiaty mulące, wiecie, o co mi chodzi. Zachęcający do życia. Wino półsłodkie, ale ma też kwasowość. O takich aromatach właśnie gruszki, jabłka. Nie wskażę ich oczywiście wszystkich tutaj, ale na pewno jest ten ajurwedyjski motyli groszek. To jest to wino, które sprawi, że nagle wstaną kwiaty. Zacznie się wiosna. Obudzą się wszystkie owady, wszystkie bąki, trzpiele i znowu zakwitną kwiatki na drzewie.